niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozmowa z redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Zawsze Wierni, z księdzem Piotrem Dzierżakiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, nasz najnowszy numer jest poświęcony kapłaństwu. Skąd taki pomysł, żeby właśnie o kapłaństwie mówić, pisać? To jest, drogi księże, jeden z kilku tematów, które bardzo leżą mi na sercu. Myślę, że od czasu, od momentu, kiedy sam zostałem kapłanem, od 4 lat mniej więcej, zależało mi na tym, żeby prawdę o kapłaństwie, można powiedzieć, właśnie jakoś głosić światu, który tak naprawdę zupełnie już zapomniał o tym, czym jest kapłaństwo, albo nigdy nie wiedział. Oczywiście kapłaństwo rozumiane po katolicku, ale w ogóle idea kapłaństwa jako takiego jest w dzisiejszym świecie czymś właściwie zupełnie już nieznanym, niezrozumianym. Wystarczy zobaczyć to, jak wyglądała struktura społeczna w starożytnych społeczeństwach, jak wysoko stali w niej kapłani, a czym dzisiaj jest kapłaństwo, już pomijając kwestie takiej czy innej religii, tak? No wiadomo, że są religie, które w ogóle kapłaństwa prawie że nie mają, ale tam, gdzie to kapłaństwo się znajduje, przede wszystkim w świecie, powiedzmy, katolickim, posoborowym, czym są tak naprawdę kapłani? Do tego oczywiście jeszcze potem przejdziemy, więcej o tym powiemy, ale już jakby teraz można zrozumieć, że jest jakiś ogromny rozdźwięk, prawda? Ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, czym jest kapłaństwo katolickie, kiedy sięgniemy do książek teologicznych tych dawnych, a czym jest nawet pośród, w takim mniemaniu ludu, powiedzmy jeszcze nominalnie katolickiego, a przede wszystkim czym jest w ramach, powiedzmy, tego rozumienia kapłaństwa bardzo ograniczonego, którego doświadcza się, kiedy jest się kapłanem Novus Ordo, kiedy jest się częścią pewnego systemu przesiąkniętego modernizmem. Wciąż jeszcze jakoś, przecież to kapłaństwo istnieje, jest zachowane, a jednak jest jakoś pomniejszone właśnie w tym przede wszystkim wymiarze rozumienia samego kapłaństwa. Dobrze. Przechodzimy tutaj do jednego z głównych tematów, który mnie interesował, mianowicie kwestia tego, jak kapłaństwo jest przedstawiane w nowych seminariach. Ten temat jest poruszony w tym numerze, ale może ksiądz też może nam ze swojego własnego doświadczenia i również z tego, co jest w tym numerze, opisać właśnie, jak to wygląda, jak to jest przedstawiane i jak to na przykład później jest, czy jak to ksiądz odkrył też u świętego Tomasza z Akwinu na przykład. Więc zadziwiającą jest rzeczą to, jak mało, właściwie to jest najbardziej zadziwiające, jak mało mówi się w seminariach. Oczywiście mówię tutaj z własnego doświadczenia, tak, 2 seminariów, 3 lat w każdym z nich spędzonych, ale też przy przygotowaniu tego numeru oczywiście wiele uwagi poświęciłem na zasięgnięcie rady u innych kapłanów, którzy przeszli do bractwa. I zadziwiające jest to, że niezależnie od tego, z jakiej byli diecezji, czy z jakiego zgromadzenia zakonnego, pod pewnymi względami są to doświadczenia identyczne. To znaczy, czy wszędzie właściwie kapłaństwo jest jakoś, powiedzmy, traktowane jako coś, co służy, w dużej mierze służy prowadzeniu katechezy szkolnej, jest jakoś poświęcone katechezie szkolnej, a istota kapłaństwa, czyli bycie pośrednikiem między niebem i ziemią, zwłaszcza w wymiarze ofiary, Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, ale także spowiedzi, czyli coś, co jest jakby no, tym rdzeniem w ogóle kapłańskiej posługi i właściwie jakby takim zasadniczym zadaniem kapłana, to jest gdzieś tak na marginesie właściwie, prawda? To jakoś nie występuje i to jest zauważalne też w czasie, znaczy z mojego doświadczenia, to wynika, że to jest coś, co jakby widać na każdym kroku w czasie formacji kapłańskiej. Muszę też dla pewnej precyzji i żeby oddać sprawiedliwość też pewnym
kapłanom w ramach funkcjonujących, w ramach Novus Ordo. To akurat chodzi o pewnego biskupa pomocniczego jednej z diecezji, z którą byłem związany. To był jedyny przykład zresztą kogoś, kto tak publicznie powiedział w czasie pewnego spotkania dla młodych kapłanów, czym kapłaństwo jest, właśnie podając katolickie rozumienie kapłaństwa. Powiedział, że kapłan to jest ktoś, kto sprowadza Chrystusa na ołtarz po to, żeby go ofiarować na tym ołtarzu. Byłem zaszokowany, bo to wiedziałem dobrze, ale właśnie zaszokowany, że to zostało powiedziane. Ale to dopiero wtedy, kiedy już właściwie kończyłem pierwszy rok kapłaństwa. Natomiast w czasie 6 lat nigdy w czasie formacji ojcowie duchowni nigdy właściwie, owszem, były przecież rozmowy z ojcami duchownymi, które polegały na tym, że oni zadawali pytanie, jak ja rozumiem kapłaństwo. I pamiętam dobrze, że przynajmniej jeden raz byłem o to pytany i pamiętam dobrze też, że powiedziałem, że kapłan to jest ktoś taki, kto daje ludziom Chrystusa po to, żeby Chrystusowi dać ludzi później. I ciekawe jest to, że ów kapłan tak patrzył się na mnie jak na jakiegoś, powiedzmy, jakiego kosmitę, ale nic nie powiedział. I chyba zaliczyłem ten test, bo nie było żadnego negatywnego komentarza, ale chyba był zdziwiony trochę tym, co powiedziałem. Ale to jakby uznał, także zdałem jakby ten test, tak? Natomiast nigdy nie słyszałem, żeby ktoś coś próbował powiedzieć podobnego. Jeśli chodzi o same wykłady, to na pewno ksiądz domyśla się, jak jest przedstawione kapłaństwo, no bo ono jest oczywiście przy okazji chociażby omawiania sakramentów, prawda, na sakramentologii. Więc czym jest kapłan? Czym jest w ogóle kapłaństwo? Więc w ramach tego posoborowego, powiedzmy, tego nurdu, oczywiście kapłaństwo jest traktowane przede wszystkim jako coś, co jest przynależne wszystkim wiernym. Jest to kapłaństwo powszechne, które jest wywyższone w praktyce ponad kapłaństwo nasze, które jest tylko służebnym kapłaństwem. My jesteśmy tylko tymi sługami. Oczywiście można powiedzieć, że wszystko jest z punktu widzenia na poziomie nominalnym jest prawdziwe, bo przecież Chrystus przyszedł po to, żeby służyć. My mamy do Niego być podobni. Mamy być drugimi Chrystusami. Jeden z tytułów Ojca Świętego to jest sługa sług Bożych. Wszystko się, można powiedzieć, zgadza na poziomie samych słów. Natomiast chodzi o to, że nawet właśnie sięgając do Chrystusa, do wzorca, zresztą tutaj w tym numerze jest na samym początku przedstawiona jest nauka o kapłaństwie właśnie samego Chrystusa Pana, bo to jest jakby, to jest źródło kapłaństwa, to jest szczyt jednocześnie kapłaństwa i to jest jakby rdzeń tego, czym kapłaństwo jest. Więc jeśli chodzi o Chrystusa, to zobaczmy, że tam, kiedy on jest w tych momentach, w Ewangelii, w czasie jego męki, kiedy on jest najbardziej poniżony, kiedy jest faktycznie no, nie tylko sługą, ale jest tym sługą takim no, lżonym i poniewieranym, to jednak godność, która emanuje z postaci Chrystusa, z jego słów, z jego zachowania jest zupełnie niesamowita. Wystarczy zobaczyć, kiedy jako już człowiek dorosły, tak już znający trochę to, w jaki sposób ludzie się zachowują w różnych sytuacjach, kiedy czytałem fragmenty w Ewangelii mówiące o rozmowie Chrystusa z Piłatem, to od razu jakby uderzyło mnie to, że to tak normalny człowiek nie zachowuje się, że to nie jest, że to nie jest rozmowa skazańca. Tylko to jest rozmowa właśnie króla, który został jakby mimo tego, że jest posądzony, jest torturowany, jest męczony, to jednak zachowuje swoją godność taką królewską, prawdziwie królewską, ponad to wszystko. I to samo powinno w kapłanach być zachowane i zarówno w ich subiektywnym mniemaniu o sobie, tak naprawdę o Chrystusie, bo oni są tylko faktycznie jako kapłani będący tymi drugimi Chrystusami jesteśmy faktycznie zawsze czymś bardzo małym i drobnym w stosunku do kapłana tego jedynego Jezusa Chrystusa. To jest oczywiste i wobec tego musimy o tym zawsze pamiętać, ale jakby chodzi mi o to, że bycie sługą nie oznacza wcale bycie jakimś takim, kimś mało znaczącym, tak, w tym przypadku. To wcale nie oznacza. A to trochę tak właściwie jakoś wychodziło z tego. I jeszcze, i najbardziej szokujące było to, przypomniałem sobie wtedy, kiedy się przygotowałem do tego naszego spotkania dzisiejszego, że jeden z ojców duchownych kiedyś powiedział, miał po prostu pewien zwyczaj taki w czasie wykładu, to była chyba teologia pastoralna, którą też prowadził,
mówił o różnych jakichś wydarzeniach, komentując jakby z punktu widzenia takiej, powiedzmy, wiedzy teologiczno-pastoralnej. I tam chodziło o jakąś taką, powiedzmy, bardzo konkretną sytuację, gdzie był zaproszony, jako kapłan był zaproszony na prymicję jakiegoś tam pewnego młodego kapłana takiego, tak, 25-letniego dopiero takiego, co wyświęcono, no, prymicję był w końcu. I potem pamiętam ten komentarz jego, że właściwie jakby on się gorszył tym, że tamten człowiek młody jakby nabrał pewnej pewności siebie, czy pewnej jakby świadomości własnej wielkości, tak? I to komentował w ten sposób, że przecież on nic nie osiągnął, to jest, ma tylko 25 lat, to jest tylko jakimś tam księdzem, nikim nie jest nikim właściwie, tak? Jest tylko księdzem. Ale komizm tej sytuacji jest następujący. Otóż ten sam nasz ten ojciec i wykładowca, skądinąd go bardzo lubiłem, ale no właśnie kontrowersyjną postacią w pewien sposób, lubił sobie zaprzeczać, a to w ten sposób, że został potem ważną personą w kuli i potem w czasie jakiegoś tam wykładu nam mówił, że no wiecie co, ostatnio chciałem jakąś sprawę załatwić, dzwonię po jakichś tam proboszczach i tam jakichś ważnych ludziach, przedstawiam się, że nazywam się ksiądz taki i mnie ludzie ignorują. Jako ksiądz jestem nikim, ale kiedy powiem, że jestem urzędnikiem kurii, to wtedy już mogę coś załatwić. I to jakieś dziwne jest takie, tak? I wtedy mi się przypomniało to, że przecież dokładnie jakby powinien być świadomy tego, że tak jest, bo właśnie jakby nie wiąże się z samym kapłaństwem jakiejś wielkiej godności. Dopiero funkcja pełniona w ramach pewnych struktur daje człowiekowi nadaje pewnego prestiżu, ale same święcenia zostały po prostu zupełnie gdzieś, tak, no i to jakby, to jest taką tragedią w praktyce, tak. Mm-hmm. To bardzo ciekawe, to myślę, że pasuje do takiej ogólnej tendencji, powiedzmy, takiego naturalizowania, tak, Kościoła. Dokładnie. Po prostu sakrament jest rzeczą drugorzędną i tak naprawdę na pierwszy plan wychodzi wtedy wspólnota i pewna, powiedzmy, korporacyjna struktura. Dokładnie, to świetnie ksiądz ujął. Dokładnie, korporacyjna struktura, a ponadto widać tutaj upodobnienie do tego, co widzimy, co znamy z sekt protestanckich, gdzie pastor jest tylko po prostu pewną funkcją, a nie czymś, co jakby ontologicznie nadaje mu pewną wartość. Mhm. Skoro ksiądz dopiero w pierwszym roku kapłaństwa usłyszał od biskupa pomocniczego w ramach tych, powiedzmy, takich właśnie normalnych struktur kościelnych o tym, kim jest kapłan, i to było zaskakujące, to jednak nawet dla mnie w tej chwili jest to trochę zaskakujące, pomimo tego, że wydaje mi się, że jednak mniej więcej wiem, jaki jest wymiar kryzysu Kościoła. Natomiast mimo wszystko jest to trochę zaskakujące i pytanie brzmi w takim wypadku, o czym się mówi w seminarium przez wszystkie te lata, to znaczy na co się ten czas w czasie studium poświęca, skoro taka podstawowa sprawa, jak właśnie to jest formacja kapłańska i nie mówi się, kim jest kapłan, to co się mówi? No właśnie, to jest też zadziwiające i to samo, ten sam wniosek wynika z moich rozmów przeprowadzonych z kapłanami, którzy do nas przyszli, tak, czy którzy byli jakby, być może mieli szansę być jakby w innej sytuacji, się okazuje, że dokładnie tego samego doświadczali. To znaczy, nie można powiedzieć, że jakby w czasie formacji jest przekazywany pewien obraz kapłaństwa, czyli jakby nie definiuje się, nie przekazuje się słowami za pomocą pojęć, tylko za pomocą tego, jak się traktuje seminarzystów, potem kleryków, jak się traktuje, jak kapłani siebie wzajemnie traktują nawzajem, prawda? Znaczy, to jest pewnego rodzaju formacją, przekazaniem treści, jest jakby na zasadzie pewnej praktycznej, tak jak dziecko małe się wychowuje, prawda? Ono jakby nie mówi się dziecku, co to znaczy być dzieckiem, tak, tylko się po prostu uczy go poprzez takie, a nie inne traktowanie. I tu jest podobna sytuacja, ale też jakby wcale to nie zmienia tego obrazu kapłaństwa, tak? Bo właściwie to z tego wynika, że kapłan przede wszystkim, no właśnie, czy ma być człowiekiem wielkiej cnoty, zarówno moralnej, jak i cnoty intelektualnej? No tak raczej nie to, żeby tutaj jakoś polskie seminaria, jednak przynajmniej te, w których byłem, i dyscyplinę traktowały dość poważnie i nawet starały się trochę traktować poważnie kwestie intelektualnego przygotowania, chociaż to nie zawsze jakoś już wychodziło. To wynika też z pewnych względów od nich, powiedzmy, jakoś niezależnych, tak? Bo pewne rzeczy są przecież narzucane rektorom seminariów. Pewne rzeczy przychodzą też od kurii i właściwie to nie działa jakby w pewnej takiej swobodzie, tylko w systemie, który też jakoś od nich nie jest zależny. Mówię to dlatego, że na przykład jeden z rektorów, pod którego też
kuratelą się kształtowałem. Akurat faktycznie, przynajmniej na poziomie pewnym takim słownym, ale raczej mu na pewno zależało na tym, żeby kapłani byli dobrze ukształtowani, jeśli chodzi o intelekt, żeby byli ludźmi wykształconymi. On bolał nad tym, że kapłani katolicy, łacińscy 100 lat temu byli jakimiś wzorcami właściwie takiego człowieka wykształconego, wychowanego. Także samo kapłaństwo nadawało nie tylko pewnego statusu takiego, powiedzmy, szlacheckości właściwie takiej, tak? Właściwie tak był traktowany kapłan przez członków rodów szlacheckich jako szlachcic. Właśnie to uszlachcało go oczywiście sam sakrament, ale i wykształceniem też jakoś błyszczał i był traktowany faktycznie tak jak człowiek jakby no, wyższej rangi. Natomiast to wszystko uległo jakiemuś zupełnemu zapomnieniu. I jeśli chodzi o wykształcenie, to chyba jest właśnie braki wykształcenia, braki, w ogóle to jest szerszy problem tego, co stało się z teologią, tak? Bo to, co stało się z formacją kapłańską właśnie w dziedzinie intelektu, bo tutaj chyba jest dużo gorzej, niż jeśli chodzi o dyscyplinę. Gorzej jest niż z dyscypliną. Rozumienie tego, że kapłaństwo wymaga jednak znacznych zdolności intelektualnych. Właściwie niestety, no ale wiemy dobrze, że no, rozumiemy dobrze, to wynika chociażby z odsłuchania jakichś kazań i posoborowych kapłanów, że nie jest specjalnie traktowane poważnie wykształcenie kapłana. To można to zobaczyć. Mm-hmm. Co się stało z teologią? Czy potrafi ksiądz w kilku zdaniach odpowiedzieć na to pytanie, co się z nią stało? To znaczy, nie kładzie się na nią nacisku, czy kładzie się, ale uczy się rzeczy, które są, powiedzmy, nie wiem, nieadekwatne, nieważne, niestosowne? Co się stało z teologią? To już, jeśli chodzi o same wykłady teologiczne, to już jest bardzo indywidualna sprawa. To znaczy, to bardzo mocno zależy od tego, na jakich profesorów się trafi. I tutaj akurat doświadczenia naszych kapłanów bractwa z nami, czy z nami współpracujących, a tych właśnie przybyłych z diecezji czy z zakonów, są bardzo odmienne. To znaczy po prostu każdy trafił na jakiegoś innego, tak? I można trafić na wykładowców, którzy uczą właściwie jakby po staremu, tyle tylko, że ilość godzin jest dużo mniejsza i wymagania są dużo mniejsze na egzaminach. Ilość materiału jest mniejsza i też raczej nie trzeba się jakoś specjalnie stresować tymi egzaminami. To znaczy teoretycznie można nie zdać egzaminów, ale właściwie ciężko jest nie zostać księdzem dlatego, że człowiek się nie przykładał do nauki. Tak? To jest właśnie takie smutne, bo można dość łatwo wylecieć z seminarium za to, że ktoś tam powiedzmy się upił gdzieś tam w czasie wakacji innym jako kleryk czy seminarzysta i został gdzieś zaobserwowany i to doszło do seminarium, no to zostanie wyrzucony raczej na pewno. Natomiast czy za jakieś inne niemoralne zachowania raczej się zostaje wyrzuconym, chyba że jest jakieś tam ciche przyzwolenie, ale to już jakieś takie skrajne patologie. Zazwyczaj się takich ludzi usuwało, natomiast to jest trochę takie smutne, niepokojące, że trudno jest wylecieć z seminarium z tego powodu, że ktoś jest bardzo mało inteligentny, bardzo niewiele umie, to ciężko jest wypaść z tego systemu, z tego powodu. Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, to jest obserwowalna taka ciekawa zmiana w programach nauczania w seminariach, to znaczy zmniejszanie liczby godzin. Wydaje mi się, że w polskich seminariach to się kilka lat temu dokonała jedna z takich znaczących zmian właśnie, jeśli chodzi o ratio studiorum, gdzie faktycznie zmniejszono liczbę godzin teologii w ogóle na rzecz katechetyki i chyba psychologii. Psychologii, pedagogiki, ogólnie takich przedmiotów powiedzmy praktycznych. Tak? Znaczy, ogólna tendencja jest taka, że coraz większy nacisk kładzie się na przedmioty praktyczne, a coraz mniej na teoretyczne. To jest ogólna tendencja w ogóle w Kościele występująca, tak naprawdę chyba w ogóle w całej kulturze. I o tyle oczywiście jest ona niebezpieczna, że w przypadku spraw duchowych wyjątkowo ważne jest właśnie to, żeby formacja kapłana była oparta na tym właśnie, co duchowe, co niewidoczne. Tak? Jakby wszystko zależy od tych korzeni, a jakby gałęzie, liście są jakby czymś wtórnym i jeżeli kapłan ma dobre przygotowanie jakby na poziomie modlitwy, na poziomie no też tym teoretycznym, to potrafi sobie pewne rzeczy wyprowadzić czy do nich dojść. Tak? To natomiast odwrotnie już nie. Także to jakby praktyka wynika przecież z teorii. Tak? To zostało gdzieś zupełnie porzucone. To jest też taki kolejny punkt, który pasuje do takiej naturalizacji Kościoła, bo znowu, jeśli nie skupiamy się na prawdzie, na tym Bożym objawieniu,
tylko bardziej na tym, jak dotrzeć do człowieka, katechetyka, psychologia, to są wszystko właśnie takie metody. To znowu to przypomina bardziej takie korporacyjne działanie. Nie interesuje nas już objawienie i właśnie to niebo, tylko jak to zrobić, żeby dotrzeć do człowieka, żeby spełnić jego potrzeby. To ładnie się spotyka, znaczy ładnie, dobrze tak. Się spotyka modernizm i taki korporacjonizm. Niestety tak, dokładnie to tak wygląda. Rzeczywiście jakby z perspektywy czasu wszystkie te elementy jakoś do siebie zadziwiająco zaczynają pasować niestety, tak. Ale też trzeba przyznać, że jakby mówimy o pewnym systemie i o jego jakby zasadniczych elementach, natomiast byli obecni profesorowie, księża profesorowie, czy też ojcowie duchowni, którzy nie za bardzo pasowali do tego systemu, tak? I na rzecz, że oni z czasem jednak, wiadomo, no tam jakoś się wykruszali, to, albo ich po prostu gdzieś tam na boczny tor skierowywano. Natomiast nie było takiej jednolitości. Nie, ten system jeszcze nie był uszczelniony, a do tego stopnia, żeby nie było takich, którzy powiedzieli trochę więcej zawsze, tak? Także to akurat mam takie dość pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o samych wykładowców. To byli jednak ludzie jakoś wyróżniający na plus, tak? Także też rozumiejący to, że Kościół to jest dużo więcej niż tylko właśnie sam ten wymiar duszpasterski, praktyczny. Tak. Mm-hmm. Tu na pewno też bardzo różni się Kościół w Polsce od Kościoła jednak wciąż jeszcze na Zachodzie. Ja pamiętam księża zaprzyjaźnieni z nami w Niemczech opowiadali o tym, że oni już w latach 80., no bo starsi księża, w seminarium musieli Ratzingera chować przed profesorami, że to wtedy czytanie Ratzingera już było podejrzane, to było traktowane jako reakcyjne. Także tu pewnie jest jednak duża różnica. Oczywiście Ratzingera można jak najbardziej czytać, ale czytanie, na pewno czytanie zawsze wierni. Chociaż to jest ciekawe, że kiedy ja przyszedłem do seminarium lubelskiego, to mi mówił jeden z seminarzystów, że jeszcze 2-3 lata temu to zawsze wierni było w bibliotece, było dostępne tak co miesiąc, chyba nawet nowe, bo nie kupowali różne czasopisma, tylko pewnie jednemu się tam z księży nie spodobało, podejrzewam. Także, a z kolei w seminarium w Przemyślu była taka gablotka z książkami, które były nowymi nabytkami biblioteki, bo ona była uzupełniana co miesiąc. Nawet dość dużo książek kupowano. I raz była książka o Soborze Watykańskim II i krytyka Soboru Watykańskiego II przez jednego z księży Bractwa Świętego Piusa X napisana, także do tego stopnia, tak. Także to, czy takie wyłomy w systemie, tak? Po prostu jakiś ktoś tam nie przypilnował, chyba nie zobaczy. Pewnie tak. Czyli jeśli ktoś jest odpowiedzialny za biblioteki w seminariach, polecamy szczególnie. Link będzie dostępny w przypiętym komentarzu. Zachęcamy do zamawiania, ale w pewnym sensie na własną odpowiedzialność, to znaczy nie gwarantujemy bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Ale cierpienie za prawdę jest jak najbardziej czymś godnym polecenia. No to zakładając, że taka seminaryjna biblioteka zamówi już nasz numer zawsze wiernych, to co jeszcze w nim znajdzie, w tym konkretnym numerze? Powiedział ksiądz o tym, że zaczyna się od kapłaństwa chrystusowego. Porozmawialiśmy sporo o, powiedzmy, kapłaństwie w nowych seminariach. Jakie jeszcze artykuły znajdziemy w tym numerze? Jest dość dużo artykułów mówiących o godności kapłana, o jego wielkości, o zadaniach, które przed nim Pan Bóg stawia. Oczywiście jakby to wszystko jest realizacją tego kapłaństwa, które znajdziemy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I tutaj jest sporo treści. Jest też artykuł dotyczący no właśnie tego, jak to rozumienie kapłaństwa zostało już w dokumentach Soboru Watykańskiego II powoli zmieniane. Są 2 artykuły będące wywiadami z kapłanami, którzy do nas dołączyli. A więc można spojrzeć na to zagadnienie właśnie jakby z ich perspektywy. To wszystko tworzy pewną całość taką w miarę zwartą, tak? Także no jest też artykuł, który mówi o tym, o kwestii wyświęcania ewentualnego kapłanów takich, tak, którzy przychodzą, ale nie mają faktycznie, nie są faktycznie wyświęconymi kapłanami, czy jest jakaś wątpliwość poważna, tak? No raczej w polskich realiach to tu
tutaj raczej bym się o to zupełnie nie obawiał. Właśnie nie jest kapłaństwo w Polsce zdeformowane, natomiast właśnie jest pomniejszone, tak? Zostało jakby sprowadzone z czegoś takiego naprawdę boskiego, bo nikt nie neguje tego, że kapłan odpuszcza grzechy, nikt nie neguje tego, że msza święta jest czymś, co faktycznie wyjednuje łaski, co duszę z czyśćca ratuje i tak dalej. To wszystko jest przecież jakoś uczone, natomiast jest jednak pomniejszone. Tak, myślę, że ten artykuł o święceniach subkondycjone, święceniach warunkowych, ewentualnych święceniach warunkowych księży, którzy przychodzą z seminariów diecezjalnych, myślę, że ten artykuł będzie dla wielu osób ciekawy. Ja się z nim też tak na szybko zapoznałem i faktycznie dosyć gruntownie bada on tą sprawę, podchodzi do tej sprawy. Myślę, że to jest cenne, bo jednak wiem, że są tacy wierni, których to w jakiś sposób niepokoi. Znam to też z pytań i odpowiedzi na żywo. Często zdarzają się pytania właśnie z tej strony. Czy to nie było tak, na przykład, że kiedyś wyświęcano częściej, a teraz wyświęca się rzadziej, jakie są zasady? W jaki sposób to jednak ludzi porusza, co w pewnym sensie jest zrozumiałe, no bo jednak rzecz jest fundamentalna, tak? Bo mówimy o kwestii na przykład ważności rozgrzeszenia i ważności konsekracji, a więc jest w miarę zasadne, żeby sobie to pytanie zadawać i nie jest stosownym, żeby je zbywać tak po prostu, że nie, a co tam, to działa dobrze. Faktycznie nasza sytuacja bez wątpienia w Polsce jest inna niż na Zachodzie i tam bez wątpienia te wątpliwości są jakby z automatu, z punktu wyjścia dużo większe. Sporo ksiądz mówił o godności kapłana, o tym, że wchodzi niejako w ten stan szlachecki, czy tak, żeby tak był postrzegany bardzo często przez szlachtę. Myślę, że dla wielu widzów, przede wszystkim tych, którzy oglądają nasz kanał bardziej z polemicznego punktu widzenia, to będzie jakiś punkt zaczepienia i zgorszenia. A właśnie księża tu się wynoszą ponad wiernych. To jest właśnie ten tradycjonalistyczna duma. To jest taka pycha, którą księża posiadają. Myślę, że dobrze to ksiądz na początku powiedział, że właśnie Pan Jezus nawet w momencie swojego największego poniżenia właśnie potrafił zachować się z tą wielką godnością. I to jest w ogóle coś takiego absolutnie kluczowego dla katolicyzmu. W sensie Kościół wszystko uświęca, jakby wszystko próbuje poświęcić, pobłogosławić. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Jakby w samej takiej, można powiedzieć, w samym rdzeniu wiary jest coś takiego, takie wynoszenie. I teraz, gdy modernizm, pomimo tego, że wiele mówi o takiej godności człowieka i tak dalej, to tak naprawdę na praktycznie każdym poziomie ją zmniejsza. Tak naprawdę to wszystko się tak rozmywa. W zasadzie, że no właśnie, tutaj kapłaństwo, no to wszyscy ludzie jakieś tam kapłaństwo mają, wszczepienie w Chrystusa, tak naprawdę wszyscy ludzie jakoś tam mają i tak naprawdę to już o tym nie mówmy. Nie zajmujmy się tym tak naprawdę, tylko właśnie zadbajmy o jakieś tam praktyczne rzeczy i o zgodę między ludźmi. A więc nie jest to oczywiście po to teologia kapłaństwa, nie jest bynajmniej po to, żebyśmy się jakoś w jakiś sposób wynosili. Jest to po prostu wielki dar od Pana Boga. Oczywiście po to, żeby służyć. To jest tak, jak Pan Jezus przyszedł nie po to, żeby zostać obsłużonym, ale po to, żeby służyć. Ale jednocześnie jest to coś wielkiego. Jest naszym obowiązkiem to docenić. I też w niczym sobie na to nie zasłużyliśmy. Tak, Pan Bóg zechciał nas do tego powołać i staramy się temu obowiązkowi jakoś sprostać. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Rozmowa oczywiście z księdzem redaktorem naczelnym naszego dwumiesięcznika Zawsze Wierni. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby kupować na przykład do seminaryjnych bibliotek. Na pewno się przyda. Jak już powiedziałem, na własną odpowiedzialność. Jeszcze raz dziękuję i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.